Maciej Wolny, witam państwa serdecznie, witam w kolejnym gorącym pytaniu na naszej antenie i witam moich i państwa gości, którymi są pani redaktor Eliza Olczyk, Tygodnik Wprost. Pani redaktor, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry państwu. I pan redaktor Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie. Panie redaktorze, dzień dobry również. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o sprawie ciekawej, o sprawie kontrowersyjnej i sprawie, która jest szeroko komentowana, bowiem Rada Warszawy zdecydowała w czwartek, że merowi Kijowa Witalijowi Kliczce i byłej prezydent miasta Hannie Gronkiewicz-Waltz zostaną nadane honorowe obywatelstwa Warszawy. I jeżeli chodzi o mera Kijowa, nikt tutaj nie widzi problemu. To taki już w przypadku byłej prezydent stolicy. Pojawiają się te kontrowersje, pojawiają się oceny, mocne oceny tej decyzji i oceny bynajmniej niepozytywne. Pani była prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz na Twitterze odniosła się do tej decyzji. Zobaczmy ten wpis z podziękowaniem za to honorowe obywatelstwo. Pani była prezydent, serdecznie dziękuję radnym miasta stołecznego Warszawy za przyznanie mi tego szczególnego odznaczenia, jakim jest honorowe obywatelstwo Warszawy. Teraz pytanie, jak państwo, jak pani redaktor ocenia decyzję Rady Miasta, a raczej radnych Koalicji Obywatelskiej, bo tak to chyba trzeba ująć w kontekście tej konkretnej sprawy. Jak pani to wszystko widzi, jak pani to postrzega? No tutaj są takie dwie warstwy tej decyzji. Jedna, już kiedyś o tym słyszeliśmy, a przynajmniej jak zbierałyśmy informacje do naszej rubryki Niedyskrecje Parlamentarne z moją współautorką Joanną Miziołek, to usłyszałyśmy, że tak naprawdę to honorowe obywatelstwo dla Hanny Gronkiewicz-Waltz to jest taki trochę pstryczek w nos Rafała Trzaskowskiego, że to jest element walki między nim a Donaldem Tuskiem, że radni, no nie wiem, czy podpuszczeni, czy zachęceni przez Marcina Kierwińskiego, który jest szefem warszawskiej platformy, do tego doprowadzili, żeby pokazać, udowodnić, że jednak Hanna Gronkiewicz-Waltz była świetnym zarządcą Warszawy, a no, Rafał Trzaskowski tak sobie radzi. To jest, ale to są takie wewnętrzne gierki, które nie będą miały dużego wpływu na odbiór tej decyzji, a odbiór tej decyzji właściwie powinien być jednoznaczny. Wiemy o tym, że w czasach, kiedy Hanna Gronkiewicz-Waltz była prezydentem Warszawy, doszło do szeregu takich spektakularnych reprywatyzacji. Wiemy, że w wyniku tych reprywatyzacji została zabita, zamordowana działaczka walcząca o prawa lokatorów, Joanna Brzeska. To oczywiście nie chcę powiedzieć, że to w jakiś sposób za to odpowiada Hanna Gronkiewicz-Waltz, ale po prostu ta reprywatyzacja no, jakoś kładzie się cieniem na jej prezydenturze. Naprawdę z takiego ludzkiego, emocjonalnego punktu widzenia, no to jednak Hanna Gronkiewicz-Waltz nie powinna zostać honorowym obywatelem, zwłaszcza ja oczywiście tak dokładnie nie wiem, kto jest honorowym obywatelem Warszawy i innych miast, ale wydaje mi się, że nie wszyscy prezydenci zostali w ten sposób, prezydenci Warszawy zostali w ten sposób uhonorowani, zatem wyróżnienie akurat Hanny Gronkiewicz-Waltz jest moim zdaniem takim zgrzytem okropnym. Przy czym chcę zaznaczyć, że dla wyborców opozycji czy wyborców Platformy Obywatelskiej nie będzie to miało większego znaczenia i oni w żaden sposób nie będą chcieli rozliczyć Platformy, nie chcieli rozliczyć Platformy w wyborach prezydenckich na prezydenta Warszawy wtedy, kiedy kwestia reprywatyzacji nabrzmiała, wylała się, a mimo to przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, współpracownik Hanny Gronkiewicz-Waltz, tak naprawdę Rafał Trzaskowski, został wybrany bez mrugnięcia okiem na prezydenta Warszawy. Zatem ale myślę, że i teraz specjalnie to nikogo nie poruszy. Jeżeli jest rzeczywiście tak, jak przedstawia to pani redaktor, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie miał w zasadzie wpływu na tę decyzję, a zrobiono to wbrew niemu, to też świadczy o tym, jaką on ma pozycję w Warszawie.
warszawskim ratuszu w samej Platformie Obywatelskiej. To jest zastanawiające też w kontekście tego konfliktu, o którym się cały czas mówi między nim a przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem. Przed momentem o tej sprawie na naszej antenie wypowiedział się również Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że nazwać to skandalem to jak nic nie powiedzieć, że cisną się tutaj na usta słowa nieparlamentarne. Jak pan redaktor Adrian Stankowski reaguje, ocenia tę decyzję warszawskiego ratusza Radny Warszawski? Panie redaktorze, ręce opadają, bo się tak zastanawiam, co będzie następne. Czy będzie, nie wiem, aleja Sławka Nowaka, ulica Stanisława Gawłowskiego, a może bulwary Dupiarza. No po prostu to jest coś tak oburzającego. Tych ostatnich to na pewno byśmy nie chcieli, chociaż te dwa pierwsze też myślę, że nie wchodziłyby w grę. No nie, no to jest po prostu bezczelne powiedzenie warszawiakom w twarz, że ta klika trzymająca władzę w Warszawie może robić wszystko, że jak należysz do tej kliki, to wolno ci kraść na skalę w ogóle epicką. Tak, to bo to pani redaktor Eliza Juczyk wspomniała bardzo słusznie o Jolancie Brzeskiej, no ale trzeba wspomnieć też o blisko 50 tysiącach warszawiaków, których pozbawiono dachu nad głową, których rugowano z tych mieszkań w sposób bezprzykładny. To była klika. Zresztą sama pani prezydent Gronkiewicz-Waltz powiedziała, że w ratuszu była grupa przestępcza. Ja już zwracałem uwagę dawno temu, jaki jest procesowe znaczenie takich słów, bo skoro działała grupa przestępcza, to no to pani prezydent nie dopełniła obowiązku nadzoru, który wypływa wprost z ustawy i powinna być objęta aktem oskarżenia. No tyle, że do tej kliki należeli również sędziowie, bardzo liczni sędziowie. To orzeczenia sądów utorowały drogę do tej gigantycznej grabieży majątku warszawiaków. Tutaj szczególnie w cudzysłowie oczywiście zasłużony jest Warszawski Sąd Administracyjny, ale też i inne sądy, które przysądzały, pamiętamy to dobrze, majątki ogromnej wartości na osoby, które w momencie orzekania miałyby mieć 160 lat. Znaczy to jest coś tak niebywałego. To jest jednocześnie no, synteza, jak w soczewce skupiają się wszystkie patologie, z którymi walczy polskie państwo. No ale rzeczywiście jest pewien problem w Warszawie, bo jest ta grupa trzymająca władzę, która no, cieszy się tym, znaczy sytuacja wyborcza jest rzeczywiście taka, jak wspomniała pani redaktor Eliza Olczyk, że no tutaj można w Warszawie stracha na wróble ze znaczkiem PO wywiesić i też wygra wybory. Natomiast tutaj co do jednego jednak bym się różnił z panią redaktor, bo wpływ taki polityczny tutaj na rynku warszawskim to zgoda, natomiast Platforma zapłaci dużą cenę za tę no niebywałą arogancję i niebywałą bezczelność. Ja to za chwilkę zapytam, dodajmy do naszej rozmowy jeszcze dwie wypowiedzi. Na początek radny miasta stołecznego Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości Wiktor Klimiuk. Posłuchajmy, jak on ocenia tę decyzję. Platforma zgłosiła kandydaturę Hanny Emkiewicz-Waltz, osoby, która jest politycznie odpowiedzialna za dziką reprywatyzacji. I to rok po tym, kiedy to wyróżnienie otrzymała Jolanta Brzeska, ofiara tej reprywatyzacji. No dzisiaj jest eksplodnięcie w twarz tym osobom, które walczyły o dobro lokatorów. I jeszcze wpis miejskiego aktywisty Jana Śpiewaka na Twitterze. Stało się, Rafał Trzaskowski dał Hannie Gronkiewicz-Waltz tytuł honorowego obywatela Warszawy, splunął w twarz wszystkim ofiarom reprywatyzacji. Okazało się, że zachowuje się nie tylko jak za przeproszeniem dupiarz, ale zwykły dupek, który demokracją ma za papier toaletowy. Wstyd i hańba. I teraz pytanie do pani redaktor. Czy Platforma Obywatelska może rzeczywiście zapłacić za tę decyzję politycznie w skali krajowej? Ja mam wątpliwości co do tego, dlatego że kwestia reprywatyzacji dotyczy tak naprawdę kilku dużych miast w Polsce. To jest Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań zdaje mi się. Być może Łódź też, nie znam dokładnie tam sytuacji. Niemniej jednak w tych trzech, czterech pierwszych wymienionych miastach te sprawy rzeczywiście były głośne i no, do
dotykały mieszkańców, a więc zarazem i wyborców dotykały. Natomiast no, reszta kraju nawet nie będzie wiedziała, o czym my tak naprawdę mówimy, jaka reprywatyzacja, dlaczego budżet miasta został ograbiony. Dlatego sądzę, że oddziaływanie tej historii, tej sytuacji nie będzie duże. Zwracam Państwu uwagę na, jeszcze raz wracam do Rafała Trzaskowskiego, który mimo naprawdę, przecież wtedy ta reprywatyzacja warszawska niesamowicie żyła i budziła ogromne emocje wtedy, kiedy odbywały się wybory prezydenckie na prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski, jak mówię, wygrał je w cuglach i jeszcze praktycznie rzecz biorąc zmiażdżył drugiego swojego konkurenta, czyli Patryka Jakiego. A dwa lata później, bez najmniejszych problemów zdobył 10 milionów głosów w wyborach prezydenckich. Na pewno ta sprawa, w tej chwili sobie już tego nie przypominam, ale sądzę, że na pewno była przypominana również i ta reprywatyzacja, i to w najmniejszym nawet stopniu nie wpłynęło na popularność pana Trzaskowskiego. To teraz kolejna sprawa, która też być może, zaryzykuję taką tezę, pokazuje pewną bezradność Rafała Trzaskowskiego w warszawskim ratuszu, czyli kwestia nadania nazwy jednej z ulic imienia świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ta sprawa utknęła, ta sprawa cały czas jest blokowana. Przypominamy sobie wypowiedzi też prezydenta Trzaskowskiego o tym, że no za chwilę, po tych wyborach, po tamtych, po następnych, a tutaj się okazuje, że nic się nie da zrobić, bo radni właśnie Koalicji Obywatelskiej po prostu tego nie chcą. I co by nie robił pan prezydent, co by nie mówił, to i tak nie da się tego gdzieś przedłożyć. Pytanie do pana redaktora, jak to się właśnie ta sprawa ma do tego przegłosowania wniosku o nadanie honorowego obywatelstwa Hannie Gronkiewicz-Waltz? No ma się bezpośrednio, bo ja przypominam zawsze, że Warszawa nie jest jednym z wielu miast w Polsce i na świecie. Jest miastem wyjątkowym już nie tylko dlatego, że jest moim miastem, ale jest prezydent tego miasta jest następcą Stefana Starzyńskiego. Naprawdę to jest wielkie zobowiązanie być prezydentem Warszawy. Tymczasem mamy... No właśnie, mamy od, bym chciał powiedzieć o pewnym procesie, który nabrzmiewa, bo 30 lat temu, kiedy odwoływano rząd Jana Olszewskiego, wtedy media, no, w szczególności takie media jak Tygodnik Jerzego Urbana, zdołały zaszczepić taką ideę pańświnizmu, takiego obrzydliwego, ślizgłego, obrzydliwej postawy, która no, no co z tego, że ja byłem w SB, co z tego, że ja byłem tajnym, że ja byłem kapusiem tajnej policji komunistycznej. To się później rozszerzało w sposób nieunikniony na inne dziedziny życia. No co z tego, że okradziono 50 tysięcy warszawiaków, to co z tego, że należy do partii ludzi uczciwych inaczej. Myślę, że taka bańka, ona nabrzmiewa i ona właśnie może pęknąć. Ludzie naprawdę mają tego dosyć. No, to nie, nawet nie chodzi o żadne poglądy polityczne, tylko o takie wołanie, ja to wyraźnie czuję, takie wołanie o jakąś podstawową rzetelność. Musimy niestety, drodzy państwo, postawić kropkę, jeżeli chodzi o naszą rozmowę, choć moglibyśmy kolejne 15 minut pewnie przegadać na temat różnych kwestii, różnych wątków dotyczących, łączących się z tą sprawą. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani redaktor Eliza Olczyk, Tygodnik Wprost, pan redaktor Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie byli moimi i państwa gośćmi. Dobrego, spokojnego dnia życzę. Państwu również i zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl. Do zobaczenia.